Samorządowcy, przedstawiciele rządu, paneliści i eksperci. To właśnie oni spotkali się w Warszawie po raz drugi podczas Forum Miasteczek Polskich, żeby wymienić się doświadczeniami, poszukać inspiracji, a także rozwiązań na wyzwania stojące przed samorządami. Tych wyzwań sporo. Zobaczcie, co się przez te dwa dni działo. To jest cudowna impreza, na której wszyscy się spotykamy i burmistrzowie, samorządowcy, radni, ale również eksperci mogą się powymieniać praktyczną wiedzą. Ja tutaj usłyszałam więcej, tak, niż w całym ostatnim półroczu, kiedy na sejmowych komisjach omawiamy różnego rodzaju sprawy. Naprawdę najwięcej dowiadujemy się z praktyki, a nie ma dobrej praktyki bez wymiany myśli na takich forach jak Forum Miasteczek Polskich. Mogliśmy się spotkać, że mogliśmy po pandemii porozmawiać i to nie w jakimś ograniczonym limicie czasowym, tylko właśnie czasami to wielogodzinne dyskusje z kolegami samorządowcami, z paniami też, bo przecież panie też są wójtami czy burmistrzami i my mogliśmy porównywać, co u ciebie słychać, jak u ciebie w gminie odpady, co z taryfą na wody i na ścieki. To są naprawdę bezcenne kontakty i informacje, które uzyskujemy właśnie podczas forum. Z różnych stron Polski, bo właściwie z całej Polski jest nas w tej chwili około 300 osób, zaangażowanych tutaj w ten zjazd. Więc uważam, że wszystkie samorządy powinny się tutaj integrować, brać udział, bo problemy jednego są problemami wszystkich. Od drugiej edycji zawsze się coś oczekuje, że ona już będzie odpowiednio przygotowana i trzeba przyznać, że tematy, które w tej chwili nurtują bardzo mocno samorządy, zostały poruszone. Przygotowaliśmy 3 sesje plenarne, 19 paneli tematycznych, które przez 2 dni odbywają się na 5 salach. W panelach uczestniczy blisko 90 ekspertów. Drugie Forum Miasteczek Polskich było wyjątkowe z tego powodu, że po pierwsze mamy bardzo dużą liczbę uczestników, przedstawicieli różnych środowisk samorządowych, no i ciekawe panele, ciekawa debata i ciekawa sytuacja. Jesteśmy w momencie kryzysowym. Padło to na sesji plenarnej, że ten kryzys jest największym kryzysem od czasów II wojny światowej, że nawet kryzys naftowy w latach 70. dotyczył tylko ropy naftowej, jednego surowca. A teraz mamy kryzys energetyczny związany z wysokimi kosztami, cenami prądu, gazu, węgla i innych surowców. Przyszłość jest w małych i średnich miastach. Ja mam gdzieś głęboko w sercu takie przeświadczenie, bo przez lata współpracy z polskimi miastami widziałam, że to właśnie ten zaczyn rozwojowy dzieje się w małych miastach. To jest miejsce po pierwsze wymiany informacji, na przykład ze stroną rządową, z przedstawicielami parlamentu, ale też dobry sposób, żeby wzajemnie tutaj wymienić się doświadczeniami, propozycjami rozwiązań. Bez takiego kontaktu posłów i posłanek z samorządowcami, no po prostu nie może to dobrze funkcjonować. Ważne jest, że byli też eksperci, że byli też wystawcy, którzy mają rozwiązania dedykowane dla samorządów. Był to nasz pierwszy udział w Forum Miasteczek Polskich, nasz debiut jako skarbiec TFI i muszę przyznać osobiście, że jestem bardzo zadowolony z jakości paneli, które były bardzo ciekawe, z ilości kontaktów, które nam jako skarbcowi udało się tutaj pozyskać, więc to był cel nadrzędny stawiany przed nami, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co mogliśmy tutaj uzyskać i na pewno w przyszłym roku również będziemy chcieli się na tym evencie pojawić. Największym zaskoczeniem dla mnie było to, że i wczoraj tutaj w kuluarach dyskusji i w zasadzie dzisiaj po moim wystąpieniu, gdzie ludzie podchodzili i mówili, że no rzeczywiście to co Pan pokazał na panelu, te statystyki, te informacje, te ilości błędów, które się tam rzeczywiście trafiają w tych rozliczeniach, one rzeczywiście są. Jest to wydarzenie niezwykle potrzebne, tak? Jestem wójtem od już prawie 8 lat i myślę, że wrócę z wieloma pomysłami, które będę starał się wdrożyć. Forum
miasteczek polskich to nie tylko panele, to nie tylko, powiedziałbym, wykłady, spotkania z specjalistami i ważnymi politykami, ale to jest także okazja do wielu, wielu spotkań. Ja niewątpliwie jestem bardzo usatysfakcjonowany, że w tym roku było nas dwukrotnie więcej niż na pierwszej edycji Forum Miasteczek Polskich, więc to jest oczywiście także okazja do wielu kuluarowych rozmów, do wielu właśnie, że tak powiem, poglądów, do wymiany doświadczeń, ale także to także bardzo miłe wydarzenie o charakterze towarzyskim, więc myślę, że pod każdym względem ja przynajmniej oceniam obecną drugą edycję Forum Miasteczek Polskich za bardzo udaną i mam nadzieję, że spotkamy się tutaj co najmniej w takim samym gronie za rok. Forum Miasteczek Polskich to także Gala Miasteczek Polskich. Wczoraj podczas Gali Miasteczek Polskich rozdaliśmy wyróżnienia i statuetki dla gmin miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich i powiatów. Statuetki pod nazwą Lider w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Galę Miasteczek Polskich uświetnił występ pani Karoliny Leszko. Ogromna dla mnie niespodzianka. Okazało się, że gmina Górno jest laureatem, pierwsze miejsce w Polsce pod względem pozyskiwania funduszy. Ogromny sukces, pierwsze miejsce. Mistrzostwo świata, jesteśmy bardzo zadowoleni. Przepływ wiedzy, ten przepływ doświadczeń, ale również przepływ różnych problemów pozwala na ukształtowanie optyki nie tylko z perspektywy własnego samorządu, własnej społeczności lokalnej, ale również uwzględnieniem doświadczeń innych i też rozwiązań, które inni wprowadzili, ażeby ulepszyć te poszczególne lokalne systemy, w tym wypadku chociażby właśnie gospodarki odpadowej. Bo tych przykładów jest dużo, warto się spotykać, warto rozmawiać. Także zachęcam, żeby przyjechać, zobaczyć, posłuchać i na pewno każdy będzie zadowolony. Dwa dni rozmów, paneli, dyskusji, także tych kuluarowych, które mam wrażenie przyniosły największe owoce i efekty, które samorządy wprowadzą do swojej codziennej pracy. To wszystko podczas drugiego Forum Miasteczek Polskich. To wydarzenie nie byłoby się bez organizatorów, partnerów, patronów. W tym roku 500 osób, w przyszłym roku liczymy na więcej, więc dołączajcie.